Kochani, kto z Was pamięta powieść Fenomen, polską powieść Fenomen, która niemal 20 lat temu sprzedała się w ponad milionowym nakładzie w Europie Wschodniej? Panie i panowie, nadchodzi kontynuacja kultowej Samotności w sieci, bo o niej tutaj mowa. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny jesienny dzień witam Was Olga z Wielkiego Buka. Samotnością w sieci Janusza Leona Wiśniewskiego było tak, że albo ktoś ją kochał, ktoś ją uwielbiał, albo mówiąc oględnie, omijał szerokim łukiem. Na mnie swojego czasu zrobiła bardzo pozytywne wrażenie, wzruszyła mnie do łez i powiem Wam, że teraz po latach, kiedy czytałam ją właśnie przed sięgnięciem po kontynuację, znów zrobiła na mnie bardzo, bardzo pozytywne wrażenie i znów mnie wzruszyła. Też. Być może teraz nawet bardziej niż kiedyś, bo teraz lepiej zrozumiałam rozterki bohaterów. Ale powróćmy do tematu, bo dzisiejszą gwiazdą jest koniec samotności Janusza Leona Wiśniewskiego, kontynuacja Samotności w sieci, wielkobukowy patronat, który recenzuje dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Wielka Litera. Za chwilkę przekonacie się, o co w tym wszystkim chodzi. Czy to jest kontynuacja, a może to jest zupełnie nowa, inna historia? A może i jedno, i drugie? No i słuchajcie, która lepsza? Czy Samotność w sieci, czy Koniec samotności? Kuba i Nadia poznali się całkowicie przypadkiem na totalnym odludziu w klasztorze, gdzie on zakładał sieć internetową, a ona pracowała jako rekonstruktorka zabytków. I tak zaczęła się ich miłość. Uczucie pełne wrażliwości, pełne czułości, pełne małych gestów i rytuałów. Oboje są dojrzali, trochę nawet zbyt dojrzali jak na swój wiek, bardzo wrażliwi i gotowi, by oddać się tej drugiej osobie. On jest po sercowych przeżyciach, a ona po rodzinnych tragediach. Ale całkiem niespodziewanie w ich miłości i w ich życiu pojawia się pewna książka. Pewna książka, która jak się okazuje, to nieco miesza i babrze się i grzebie w przeszłości. Między innymi w przeszłości rodziców Kuby. Jak możecie się domyślić, wychodzą na jaw pewne tajemnice. Teraz już wszystko wskoczy tam, gdzie miało wskoczyć, a puste miejsca tej historii wypełnią się na nowo. Pytaliście się mnie, czy Koniec samotności to jest kontynuacja Samotności w sieci, czy zupełnie nowa historia i zupełnie nowi bohaterowie? Powiem Wam, że trudno mi było odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że nie chciałabym Wam zepsuć przecież tej całej przyjemności, jaka płynie z lektury. Dlatego zdradzę Wam tutaj jedynie, że tak, to jest zupełnie nowa historia. To jest zupełnie nowa para, zupełnie nowe uczucie, zupełnie nowi zakochani, ale jednocześnie ich opowieść zawraca też do przeszłości. Moim zdaniem Janusz Leon Wiśniewski nie mógł wymyślić lepszej opowieści, lepszej kontynuacji, która nawiązywałaby właśnie do Samotności w sieci. Znów porusza czytelnika opisami miłosnej czułości. Znów wzrusza, ale jednocześnie też zaskakuje, tylko robi to w taki delikatny sposób, tak jak tylko on potrafi. O ile Samotność w sieci pokazywała nam uczucie dwojga dojrzałych ludzi. Ludzi na rozstajach dróg, ludzi, którzy nieco się pogubili, ludzi samotnych, których miłość jednak rozkwitała na odległość poprzez słowa, miłości nieco niemożliwej, to tutaj w Końcu samotności mamy jednak miłość młodzieńczą, która rozkwita tu i teraz, która jest i dzieje się, i jest obecna i namacalna. Kuba i Nadia chociaż muszą się w tej powieści również na jakiś czas rozstać i tutaj ich związek również ratują słowa i łączą ich na odległość, to jednak poznajemy ich uczucie, poznajemy ich jako parę w ich łóżku, obserwując ich namiętność, ich bliskość, ich codzienność. To niby jest zupełnie nowa perspektywa, zupełnie nowa epoka, zupełnie inni ludzie i nowy zupełnie świat, ale jednocześnie ci, którzy czytali Samotność w sieci, odnajdą wiele powiązań, odnajdą wiele punktów wspólnych, bo w końcu te historie zazębiają się. I tak, Janusz Leon Wiśniewski pięknie to sobie obmyślił, dlatego że Końcem samotności stworzył nową historię miłosną dla nowego, współczesnego już pokolenia młodych czytelników, ale jednocześnie zachęca tą książką do tego, żeby sięgnąć po Samotność w sieci i zobaczyć, od czego to wszystko się zaczęło. Tę książkę, słuchajcie, można traktować albo jako sequel, albo jako prequel. I to jest idealne rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy jeszcze Samotności w sieci w ogóle nie znają. Po prostu nie trzeba czytać po kolei, dlatego że wszystko tutaj skoczy na swoje miejsce, wszystkie luki wypełnią się po lekturze. No dobra, ale teraz czas na to wyczekiwane porównanie. Co jest lepsze? Czy Samotność w sieci, kultowa Samotność w sieci, czy może Koniec samotności? Dla mnie jednak, słuchajcie, to Samotność w sieci wysuwa się tutaj na prowadzenie, a powiem Wam dlaczego. Dlatego, że Samotność w sieci miała moim zdaniem w sobie więcej rozpaczy, więcej smutku, więcej nostalgii, więcej tej
dojrzałości. Miała w sobie więcej tego cienia, w którym jednak nasi bohaterowie ukrywają się od początku. W końcu samotności miłość rozkwita jak w pełnym słońcu, dlatego że Kuba i Nadia, no oni są młodzi, są jeszcze pełni nadziei, te największe wybory są dopiero przed nimi. Jedno jest pewne, czyta się pięknie, w tym bardziej jeśli przypadaliście właśnie kiedyś za samotnością w sieci, zastanawialiście się, jak mogłaby potoczyć się kontynuacja tej historii. A jeśli jeszcze historii Janusza Leona Wiśniewskiego nie znacie, no to kochani, czytajcie, bo albo je pokochacie, no albo ich nie pokochacie wcale, ale na pewno nie pozostaniecie obojętni. A ja Wam Koniec samotności, jak i Samotność w sieci polecam z całego serducha. A teraz kochani, razem z wydawnictwem Wielka Litera zapraszam Was na konkurs. Mam do Was jeden egzemplarz Końca samotności do wygrania. A pytanie konkursowe brzmi: jaka jest Wasza ulubiona historia miłosna, literacka historia miłosna i dlaczego? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzu pod filmem. Konkurs trwa do 15 listopada, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. I tak jak powiedziałam, można czytać to jako sequel, można to czytać jako prequel, nie trzeba tych powieści czytać po kolei, nie musicie znać Samotności w sieci, żeby czytać Koniec samotności, ale powiem Wam, że jeżeli przeczytacie Koniec samotności, to będziecie chcieli sięgnąć również po Samotność w sieci. I mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dawajcie mi znać w ogóle, czy lubicie książki Janusza Leona Wiśniewskiego, czy lubiliście Samotność w sieci, czy może stoicie po tej drugiej stronie, gdzie nie cierpicie tego tytułu i w ogóle nie możecie go przeżyć. Dawajcie mi koniecznie znać. No a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Pa, pa! Koniec samotności to jedna z premier października, dlatego zapraszam Was na inne premiery książkowe października. Mój subiektywny wybór 18 tytułów, które pojawią się w tym miesiącu właśnie, zapraszam tutaj. A jeśli jesteście nowi, to witam Was serdecznie, rozgoście się, rozsiądźcie, popatrzcie sobie, rozejrzyjcie się, może akurat Wam się spodoba. No a wtedy zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!